Cześć, witam Was. Wiem, że już od pewnego czasu wiadomo właśnie o nowym balansie, ale tak jak mówiłem, ostatnio ja mam bardzo mało czasu, troszeczkę za opóźnieniem to wszystko teraz będę robił. Na weekend mnie nie ma, dlatego też troszeczkę trzeba by było się odnieść właśnie do tego nowego balansu. Dawno nie było balansu. To, że nocną wiedźmę z nerfią, to było wiadomo, jasne od samego początku, bo ta wiedźma jest po prostu za mocna. No ale tutaj jeszcze, jak jeżeli oglądaliście mojego live'a z wkurwionym, to spodziewaliśmy się, że jeszcze Executioner dostanie nerfa, ale jednak go nie ma na tej liście. Więc dobra, powoli sobie porozmawiajmy, jak to wygląda. Nocna wiedźma zostaje znerfiona, te nietoperki, bo to chyba najmocniejsza jej broń była, właśnie te nietoperze, zostaną z 4 do 3 obniżone, to po jej śmierci. Też zostaną nie co 5, a co 6 sekund będą się pojawiały nowe nietoperki. No i będą się pojawiały one wolniej troszeczkę na tej mapie. Będą inicjowane, inicjacja będzie troszeczkę wolniejsza. Więc nie jest to na razie jakiś taki duży nerw według mnie, ale te właśnie nietoperze bardzo dużo robiły i to było chyba najgroźniejsze w tym wszystkim, bo sama wiedźma nie robi jakiegoś dużego popłochu, ale te właśnie nietoperze. Dobra, Tornado Poison Hill. Tutaj, jeżeli dobrze to rozumiem, wcześniej nie po nałożeniu właśnie dwóch, powiedzmy, speli, one się nie dublowały, nie działały razem, a teraz chyba tak będzie, jeżeli dobrze to rozumiem. Jeżeli nie, to mnie poprawcie, że po prostu dwa spele będą naraz działały. Chyba tak to będzie, tak wygląda. Ja tam z czytanego i zrozumienia angielskiego nie jestem za dobry, ale tak to wygląda na moje. Dobrze. Tornado. Czas działania zostanie skrócony z 3 sekund do 2,5 sekundy. Myślę, że dobrze, bo tornado naprawdę było upierdliwe. Te pół sekundy nie jest jakimś dużym czasem, ale tornado samo w sobie jest mocno przydatne i myślę, że te pół sekundy nie będzie jakoś dużo odczuwalne, ale zobaczymy. Znowu nam ruszają loga, znowu zasięg loga zostaje zmniejszony o pół kratki. Był 11,6, teraz 11,1, czyli o pół kratki będzie wolniej latał, czyli tam chyba nie będzie sięgał teraz za bardzo za tą wieżę, nie? Jakoś tak, że ta princeska, bo przeważnie princeski właśnie tak się chowały za tą wieżą. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szkieleton. Szkieletonki znowu nam ruszają. Znowu będzie ich 3. Będą 3 szkieletonki z 4. Nie wiem. Nie wiem, co oni kombinują. Zobaczymy. Bandytka. Punkty życia dostanie 4% więcej i ten jej dash, czyli ten skok, będzie szybszy i według mnie bandytka jest dobra na challenge'ach. Dużo osób gra bandytką na challenge'ach i myślę, że to sprawi, że bandytka zacznie częściej gościć na arenach, że będziemy ją częściej na tych arenach spotykać i myślę, że nie jest to jakiś duży buff, ale trzeba będzie potestować. Zobaczymy. Wiedźma. Punkty życia 5% więcej, obrażenia, ten okrąg, na jakim będzie zadawała obrażenia, zostanie zwiększony o 10%. Szybciej będą pojawiały się szkieletonki, będzie o pół sekundy będą szybciej szkieletonki się pojawiały, w sensie, że kolejny, ale wolniej będą, ich reakcja na mapie będzie wolniejsza na początku. To takie o jednego chyba szkieletonka będzie więcej, może albo dwa? Trzeba było to dokładnie przeliczyć. Ale myślę, że na pewno jednego będzie więcej. Klon. Będzie szybszy efekt klonowania. Aż się już boję, bo po ostatnim właśnie zmianie klona troszeczkę to ruszyło do przodu. I teraz jeszcze będzie szybszy. Ciekawe, o ile procent w ogóle zwiększą ten efekt klonowania. Ale myślę, że klon będzie upierdliwy teraz. Mocniej jeszcze. Tutaj była zmiana do odnośnie Battera, ale została wycofana, więc jej nie będziemy omawiać. Wycofali zmianę dla Battera. I nietoperze, które jeszcze się nie pojawiły. Karta w grze jeszcze się nie pojawiła, a już zostają zdjęte z 5 do 4. Supercell zdał sobie właśnie sprawę po nocnej wiedźmie, że te nietoperze
są bardzo silne. To jest najmocniejsza broń. Te same nietoperze potrafią wygrać dla nas walkę, jeżeli przeciwnik nie ma zapas strzałek lub czegoś, co mogłoby te nietoperze zniszczyć. Więc tutaj te nietoperze zostaną zmniejszone z 5 do 4 i myślę, że to jest też dobre rozwiązanie na początek. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało w ogóle, kiedy wejdzie ta karta. Nie wiem, czy już jest podgląd, kiedy ta karta wejdzie. Ale jeszcze nie, ma. Dobra, i to tak na razie. Czekam na wasze komentarze. Ja sobie w niedzielę wieczorem wracam, poczytam, albo w poniedziałek rano poczytam sobie wasze komentarze. Zobaczę, jak wy się odnosicie do tego. Dla mnie, co tutaj jest takie... A, jeszcze Inferno Dragon był. Pominąłem Inferno Dragon. Punkty życia 7%, dostaną więcej. I retarget, czyli to namierzanie celu będzie szybsze o 0,2 sekundy. Dobra, no to ja myślę, że tak. Inferno Dragon może tutaj się stać dobre. Loga troszeczkę nam nerfią. Tornado. Nocna Wiedźma. No będzie trzeba nią pograć. Ostatnio sami wiecie, że dużo nią grałem właśnie na turniejach, na live'ie i jest przekozacka. Klon. Według mnie klon. I bandytka. Takie są na bardziej na plusy i myślę, że będzie trzeba się troszeczkę temu przyjrzeć. Dobra, nie przedłużam. Czekam na wasze zdanie. Piszcie w komentarzach, oceńcie film, jeżeli wam się podoba lub nie, żebym wiedział, czy takie materiały warto robić dla was, czy je chcecie, czy nie. Dobra, trzymajcie się, ja spadam. Już w zasadzie wy to oglądacie, jak ja jestem w drodze na angielskie morze. Piąteczka dla was, trzymajcie się. Widzimy się w poniedziałek, mam wolne, może wtedy zrobimy coś razem na live'ie, bo obiecałem ostatnio, ale byłem zmęczony po pracy. Dobra, no to trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.